Czytanie dla singli. Czy poznasz kogoś tego lata? Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i nowych słuchaczy. Jeśli jesteś dzisiaj pierwszy raz na moim kanale, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry mój kanał, a nie pominiesz już żadnych moich wróżb kolektywnych. Zapraszam również do komentowania. Wyślijcie nawet tylko smajlik, jedno słowo, jedno zdanie. Piszcie, piszcie, piszcie dla wymiany energii. Oczywiście dajcie mi lajka z kciuczkiem w górę dla rozwoju tego kanału. Jeśli potrzebujecie wróżb indywidualnych, napiszcie do mnie na e-mail. Mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam na wróżby indywidualne. Dzisiaj, kochani Państwo, dwie grupy do wyboru. Dwa aniołki. Pierwszy aniołek, grupa pierwsza, aniołek czerwony. Drugi aniołek, grupa druga, aniołek niebieski. Wybierzcie sobie aniołka, który Wam kolorem się podoba lub przyciąga Wasze oko. I zaczynamy od grupy pierwszej, czyli aniołek czerwony. Wróżba dla singli. Czy poznam kogoś tego lata? Czy poznam partnera tego lata? Czy poznam partnera tego lata? Kochani, tutaj mamy już królową mieczy, czyli kartę bardzo silnej kobiety, ale również zimnej nieraz, tak? To jest żywioł powietrza, bardzo szybka kobieta, lubiąca ryzyko, lubiąca zmiany, szybkie, gwałtowne nieraz nawet. Ktoś spod znaku bliźnięta, waga wodnik. Jeśli jesteście spod tego znaku, no to już dobrze wybraliście tę pierwszą grupę. No uważajcie, żebyście nie byli za bardzo oziębłe, za bardzo ostre, odpychające, za bardzo intelektualne. Ale myślcie również głową, to fakt, że tutaj jesteście bardzo intelektualnie, podchodzicie do każdych problemów bardzo mentalnie, intelektualnie, więc na pewno taki partner, którego chcecie poznać, będzie tutaj no, osądzony lub zaobserwowany przez Was, z każdej strony. No i tutaj, czy poznacie partnera tego lata? Kochani, tutaj nie możecie się zdecydować na coś. Jakbyście mieli dwie opcje, nie wiedzieli co zrobić, jakby niezdecydowanie to jest i pasywność w szukaniu tego partnera jest to wasza być może też wada. Pasywność, niezdecydowanie, tak? Tutaj być może wyruszycie gdzieś w jakąś podróż i w tej podróży może ktoś Was rzeczywiście podziwiać, tak? Możecie tutaj być z grupką ludzi, poznać jakichś, nie wiem, nowych ludzi i ktoś tutaj rzeczywiście będzie Was podziwiał. Ważne jest, żebyście zostawili wszystkie swoje stare sprawy, które Was obciążały. Byście odeszli od starych jakichś tutaj związków, które Was nie satysfakcjonowały. Sześć mieczy mówi o tym, by intelektualnie i mentalnie odejść i zostawić sprawy za sobą, które Was nie zadowalały i wyruszać jakąś podróż, tutaj rzeczywiście macie, wyruszać w poszukiwaniu nowych
ludzi, nowych osób, nowych partnerów, nowych związków, nowych relacji, nowych znajomości. Czyli wyruszacie w podróż. Ważne jest, żeby nie być pasywnym, żeby tutaj wstać, zrobić krok. Zrobić krok, zdecydować się, wyruszyć w podróż i ktoś tutaj rzeczywiście, gdzie poznacie nowych ludzi, będziecie w gronie jakichś ludzi, tutaj ktoś w podróży może, gdzie wyruszycie w drogę, w nowe, tutaj ktoś będzie Was jakby obserwował i podziwiał. Dziewięć buław mówi o tym, kochani, że macie dużo blokad, że jesteście zrezygnowani, zmęczeni, coś dobiega końca, coś dobiegło końca. Być może jesteście po przejściach, po rozstaniu, rozwodzie, sami znów, nie wiem, jacyś zdenerwowani, sfrustrowani. Tutaj chodzi o to, by nie blokować się na nowe znajomości. Te blokady, ta pasywność, nieumiejętność podejmowania decyzji, właśnie to na pewno przeszkadza. Przeszkadza w tym, by poznać rzeczywiście kogoś nowego. Więc tutaj przestańcie się blokować. Przestańcie myśleć tylko głową, być oziębłe. Bo myślcie też sercem, czego chcecie. Nie zamykajcie się tylko na poziomie głowy, tak jak ta królowa, tak? Ona tylko po prostu jest, znaczy jest typem intelektualistki, tylko myśli tutaj wszystko przez głowę. Ale również potrzebujecie oczywiście sercem się posługiwać, by kogoś poznać. Tutaj jeszcze odkryłam, zobaczcie, pod tą królową leży król mieczy, czyli królowa mieczy i król mieczy. Być może poznacie rzeczywiście teraz w lecie osobę, która jest bardzo podobna do Was i być może jest także ze znaku, spod znaku bliźniąt wagi i wodnika. No to oczywiście dwie bardzo szybkie, silne osobowości, bardzo władcze, bardzo intelektualne, które wszystko przemyśleć muszą zawsze mentalnie, ale tutaj są partnerzy, którzy są siebie warci. Więc tak, poznacie kogoś tego lata. Tylko nie blokujcie, pamiętajcie. Nie bądźcie za pasywni. I zostawcie wszystkie obciążające Was stare sprawy za sobą. Dziękuję i zapraszam grupę drugą. Grupa druga, która wybrała aniołka niebieskiego. Czy poznam kogoś tego lata? Czy poznam partnera dla mnie tego lata? Czy poznam partnera dla mnie tego lata? Poznam tego lata. Tutaj jesteście bardzo, bardzo zajęte pracą. Być może w pracy poznacie partnera, ponieważ tutaj dużo czasu spędzacie w pracy. Jesteście bardzo pracowite, zaradne. Być może na jakiejś imprezie w pracy, być może jakaś nowa osoba, która przyjdzie w pracy, młodsza od Was. Może spójrzcie w pracy, kochani, ponieważ tu jest osoba młodsza od Was, ale która jest być może zakochana, być może Was obserwuje, paść kielichów, czyli ta osoba Was gdzieś obserwuje i no, będzie tu jakiś kandydat, tak? Kandydat, paść kielichów to oczywiście osoba młoda duchem, młoda lub Wasz rówieśnik, ale bardzo młoda, młodo wyglądająca powiedzmy, lub młodsza od Was, to żywioł wody, czyli rak, skorpion, ryby. I to osoba właśnie, która szybko się zakochuje, fascynuje, jest emocjonalna, lubi flirty, randki. I tutaj być może ta osoba jest w pracy. W
pracy, która Was podziwia, tak? I ta osoba być może tutaj chciałaby z Wami zaryzykować i mieć nowy początek. Nowy początek, nowa przygoda. Jakby żegnaj stare, witaj nowe, czyli wszystko, co stare, się zamyka i tutaj ryzykujecie być może z tą osobą z pracy, która Was obserwuje, podziwia, z którą współpracujecie, bo to jest też team, czyli zespół pracowniczy, która Was obserwuje i podziwia. I tutaj jest jakiś nowy początek rzeczywiście. Ty być może gdzieś na jakiejś uroczystości, imprezie, na jakiejś, nie wiem, jakimś spotkaniu, gdzie jest radość, nie wiem, wspólna wino, muzyka, śpiew, radujecie się. Tutaj będzie może jakaś okazja, by porozmawiać. Trzy kielichy, tak? Trzy kielichy to radość, świętowanie, przyjemność, grupa ludzi, więc tutaj w tej grupie ludzi, jak będziecie świętować lub idźcie na jakieś zaproszenie, na jakąś uroczystość, to ktoś tutaj Wam rzeczywiście, nie wiem, może coś pokaże, że Was lubi, że jest Wami zainteresowany. Ponieważ tutaj możecie kogoś rzeczywiście na jakiejś imprezie poznać i zaryzykować tutaj nowy początek od zera z tą właśnie osobą, z tym paziem kielichów. No zobaczcie, przyjrzyjcie się, czy tutaj nie ma koło Was jakiejś fajnej osoby właśnie w pracy. No bardzo ciekawe, dwie różne grupy, dwie różne podpowiedzi kart. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich singli i wszystkich oczywiście subskrybentów i słuchaczy. Życzę Wam wszystkiego dobrego, byście poznali kogoś wspaniałego tego lata. Do usłyszenia już wkrótce.